Hej kochani, tutaj Agnie i Gaja. Cześć! Say hello! Hej! Okej, dzisiaj będziemy robić śmietanę kokosową. Ale nie taką z puszki, tylko taką, jaką możecie sobie sami w domu zrobić. Będzie nam potrzebny świeży kokos, którego już otworzyłam i żałuję, że go teraz otworzyłam, bo mogłam wam pokazać, jak się otwiera. Ale zawsze to mój mąż otwierał, to jest naprawdę ciężkie do otwierania. Ale jak będzie następnym razem taka okazja, to wam pokażę. Jak jest kokos, to bierzecie do ręki. Ja wzięłam, bo mnie zawsze bolało to udożenie, więc wzięłam sobie rękawicę, taką kucharską, i wsadziłam kokosa. I tu, gdzie są takie... Czekaj, Gajeczko, bo nas nie będzie widać. Tu, gdzie są takie łączenia kokosa, to w to trzeba uderzać. Tak naprawdę mocno, takim nożem odwrotnie. Uderzać, aż zobaczycie, że on zaczyna pękać. I z tego w ogóle możecie sobie później miseczki zrobić. My już mamy kilka takich misek. Tylko trzeba by było je wyszlifować. Dobra. I zostaje nam coś takiego. Ja nie ubieram z tej czarnej skórki. Teraz, Gajeczko, zostaw, nie będzie nas widać. Gaja. Tak, ty jesteś tam. Ja nie ubieram tej skórki, a zostawiam ją taką. Więc teraz po prostu... Weźmiemy ją, pokroimy do blendera. Jest dosyć twarda. Mega twarda. I zrobimy najpierw mleko. Co, Gajeczko, twarde, nie? Ty masz tam swoje, kochanie. Gajka już podjada. I tak, żeby było lepiej zmielić w blenderze. Rzuć, Gajeczko. Rzuć któreś. Nie będziesz miała, dobrze. Okej, więc teraz zalewamy to letnią wodą. Dlaczego letnią wodą? Dlatego, że już próbowałam zimną i to jednak jest tłuszcz, więc wszystko się osadza i jest takie tłuste i zlepione. Tak, kochani, teraz woda. Więc wlewamy tutaj wodę letnią. Wtedy tak letnia, nie może być gorąca, bo zabijemy wszystkie enzymy. I wlewamy. Oczywiście ja wlewam, ale obok. Dobra. Nie wiem, czy nas dobrze widać, bo ten blender nam nie pomaga. Gajeczko, będziesz z mamą blendowała. Ja nie daję dużo wody, daję trochę, bo mi zależy na tym, żeby zrobić tą śmietanę, a nie żeby zrobić mleko. Jeśli byście chcieli pozostać na mleku, no to dajcie trochę więcej wody. Dobra, idziemy dalej. Chodź, Gajeczko, mam się cię też zadezwać. Idziemy do blendera. Będziemy tutaj blendowali. Mamusia cię już bierze. Ostatnio mieliśmy wybuch, jak Gaja robiła mleko migdałowe, bo nie zamknęłam dobrze, więc teraz muszę zamknąć dobrze. I oto moja córka, która jedzie. Żeby blendować. Dobra. Będziemy blendowali. Położę was tutaj. Super. Chodź, Gajeczko. Włączysz blender. Więc tylko będziemy blendować, później odcedzimy wszystko. Okej, okay, włączasz? Nie, tego nie pamiętasz, co się stało tutaj. Przerób coś takiego. Idziemy teraz znowu tam. Chwileczko przechodzimy i będziemy to odcedzać. No chodź tutaj. Hopsa. Więc mamy torbę na mleko. Siateczkę na mleko, torbę jakkolwiek. Możecie sami sobie taką zrobić. Ta jest akurat, którą mam z nylonu, ale... O, widzicie? Nic się nie obsadziło. Jak jest zimna, to wszędzie to jest po prostu poprzyklejane. A szkoda by było, żeby się zmarnowało. Więc to mamy mleko. Odcedzamy. Tak, będziemy odcedzać, bo nie muszę ci teraz do picia dać. Odcedzamy. I teraz tak. Ja mam dehydrator już włączony. Zaraz wam też pokażę, co ja tam mam w tym dehydratorze. I to są wiórki kokosowe. Ja ich nie wyrzucam. Albo można z nich zrobić jakieś ciastka, zmieszać na przykład z jakimiś suszonymi owocami
Nie, kochanie, to nie wrzucaj. Już, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wyciskam dobrze, no bo będę je suszyć zaraz. Okej. Okay. Więc to już mamy mleko. Chcesz się, konie, na piśmeczkę? Dobra. Więc tak, to zostawiam. Zaraz to będę suszyła. Tak wygląda mleko. Zaraz to pokażę Wam. Bo nam dali. Jest fajne tłuste. Możecie je posłodzić, ale nie ma takiego... Fajne mleko będzie. Tak, niecierpliwe dziecko. A! Super. I gajeczka Wam pokażę. Testujemy mleko. Brawo. Testujemy mleko. I teraz takie mleko możecie przykryć czymkolwiek, jakąś ściereczką i wstawić do lodówki albo do zamrażarki. Ja wstawię do zamrażarki, bo mi zależy, żeby szybko się zrobił i Wam później pokażę, jak wygląda. Zazwyczaj tłuszcz osadzi się, tak jak w puszce, jak kupujecie, osadzi się na górze, więc zbieramy tą śmietanę.